Czułam, dziewczyny są mocne, Emilia naciskała, walczyła również o minimum na Mistrzostwa Świata, więc wiedziałam, że ten finał będzie mocny. Też są młodzieżówki, które bardzo szybko biegają, także miałam gdzieś w głowie, że to będzie mocny bieg i trzeba dać siebie 100%. Zawsze gdzieś tam mam obawy przed biegiem, czy jednak wyjdą mi te płotki tak, jak powinny. Jeszcze te pierwsze 200 metrów mam trochę asekuracyjne, trochę się boję jednak mocniej zacząć, żeby wytrzymać tą końcówkę i to gdzieś jeszcze w głowie siedzi. Ale mam nadzieję, że jednak pokonam to i w Londynie zacznę trochę mocniej i ten wynik też będzie dużo lepszy, bo jednak trzeba będzie w Londynie łamać 55, żeby myśleć jednak o finale. Wróciłam ze zgrupowania St. Moritz, tam przetrenowałam ciężko, także to jest piąty chyba dzień po zjeździe, także nie ma jeszcze gdzieś tam tej formy, która ma być na Londyn.